Tadeusz, zespołu Dobrynianki. Dobrynianki to nasz zespół lokalny, który wspiera nas we wszystkich uroczystościach, imprezach gminnych, ale nie tylko, reprezentuje naszą gminę we wszystkich uroczystościach powiatowych, wojewódzkich i na wszystkich imprezach, gdzie tylko zostają zapraszane. Tak, to piękny jubileusz, 40 lat, to kawał pracy, kawał dobrej pracy. Można powiedzieć, bardzo wiele osób, które zaangażują się w organizację tego zespołu, ale to też taki odskocznia też może dla tych osób od życia codziennego, bo trzeba powiedzieć, że to jedna mała, wielka rodzina Dobrynianek i dzisiaj, tak jak widzimy, są osoby, które już dzisiaj nie śpiewają, są też dzisiaj z nami tutaj na jubileuszu, chociażby to ze względów zdrowotnych, ale to też cieszy, że mamy dzisiaj ten narybek, który widnieje w zespole Dobrynianki i one za jakiś czas będą przejmą pałeczkę, będą trzymały ten zespół, można powiedzieć, w swoich ryzach, dlatego liczymy na to, liczymy na kolejne i czekamy na kolejne jubileusze zespołu ludowego Dobrynianki. Myślę, że nie tylko ja jako wójt gminy Zalesie, ale wójtowie wszystkich gmin, jeśli mają w swoich strukturach taką perełkę jak zespół ludowy śpiewaczy, to może być z tego dumny, bo tak jak powiedziałem, to są działacze kulturalni, to jest, można powiedzieć, zanikająca tradycja, którą gdzieś my chcemy pielęgnować i żeby ona w dalszym ciągu trwała. I my jesteśmy dumni jako samorząd gminy Zalesie, że mamy taki zespół jak Dobrynianki. Jest to nasza perła. Ja swoją pracę zawodową w gminie Zalesie rozpocząłem prawie 18 lat temu. Wtedy zaczynałem jako pracownik urzędu gminy i wtedy, kiedy trzeba było pojechać z Dobryniankami na przegląd kapel, trzeba było pojechać na dożynki, na inną uroczystość, na jubileusz do zaprzyjaźnionego chociażby zespołu, to ja wtedy też wsiadałem w samochód, wtedy również strażacki, bo straże to też pomoc w organizacji takich, można powiedzieć, pomoc logistyczna i wtedy siadałem, jeździłem i tak jak to też było dzisiaj wspomniane z powrotem, w drodze powrotnej też niejednokrotnie śpiewaliśmy te piosenki, które dzisiaj Dobrynianki w piękny sposób prezentują. Za wszystkich czary to prowadziła moja poprzedniczka, pani Krysia, nasza ciocia. Moja prywatnie to naprawdę ciocia, no ale ze względów zdrowotnych, no niestety, ale służy nam mądrą radą, pomocą. Kiedy może, to z nami jedzie na występy. Tak. Pani Ulo, pani jest 40 lat w tym zespole? Nie jestem 40, wyglądam. Jestem 17 lat. 17 lat już w zespole. W duszy gra. W duszy coś gra i niestety dzieje się to tak, nikt, człowiek nie planuje, że tego, ale lubię śpiewać, chcę śpiewać. Ja, pani przepiękne teksty. I też tworzę przepiękne teksty, dorobek mam już taki, no będę taka nieskromna, ale cztery tomiki mam na swoim koncie. Piszę również teksty do takich popularnych melodii, na każdą okoliczność. Także nie ma problemu z tym. Bardzo się cieszę. Długo nie musiałam namówić. Akurat w tym zespole jest moja wnuczka. 14 lat ma. Koleżanki z zespołu, Justynki, jest córka. I Zeni, koleżanki z zespołu, jest synowa. Także zasilili nas mocno. Bardzo się cieszę z tego powodu. I ocalamy od zapomnienia. Mamy przyjaciół, te zespoły, które zostały zaproszone, to są nasze,
tak jakbym bratnie, takie siostrzane zespoły. Oni nas zapraszają, dobrze nam się z nimi tak integruje, spotykamy się przy różnych okazjach i to jest piękne, naprawdę. A jeszcze to, że mamy w swoim zespole tak fajnego i zdolnego instruktora, który gra na akordeonie. To jeden z dwóch mężczyzn. Pan Henio jest, on jest najdłużej, nawet od pani Krysi jest dłużej. Także, a Łukasz od ilu lat? Już nie pamiętam, od 5 może? Ja pamiętam, was nagrywam, to tak, też już sporo. To już sporo, ale talent nieprzeciętny, także dobrze z nim się współpracuje. Zespół ma marzenia. Tak. Jak? Śpiewać jak najdłużej. Trasa koncertowa po Europie? Ojej, marzenia w ściętej głowie, ale nie. Gdzie piękne dobrynianki, jak poranne rosy, tam piosenki słyszymy, śpiewane na głosy. Niech zespół dobrynianki żyje chociaż 100 lat. Bez ich pięknego śpiewu smutny byłby. Względów zdrowotnych przekazałam swój stołek dla Urszuli Jaworskiej. Ona młoda, a ja nie zawsze mogę być, nie zawsze, bo wie pan, jak to jest. Starość, nie radość, wysiada wszystko, ale ja żyję tym, jak się spotykamy, jak dam radę, to ja przyjeżdżam, bo co raz w tygodniu jest zbiórka całego zespołu, przyjeżdża nasz instruktor, nowych piosenek uczy, no pięknie jest, my jesteśmy jak w rodzinie. Jak nie przyjdę na takie zebranie, to mnie czegoś brak. Pamięta pani początki zespołu? Jak to się zaczęło? Pamiętam. Ja pamiętam jeszcze wcześniej, bo ja miałam styczność z tą panią Starosielec, która wznowiła ten... Przedtem nie był zespół, był teatrzyk i oni te pomylili, że mają pretensje, że oni byli pierwsi. Oni byli w teatrzyku, bo przedstawiali wesela, chrzciny, korowaj piekli, bo ja korowaj też piekę, bo przyjeżdżało do... bardziej inscenizacją się zajmowali. Tak, oni śpiewano, bo to było, nie był zespół taki, tylko był taki, ja wiem jak to... No taki klub jakby, tak kółko teatralne, tak. I tak później to upadło, jak już te panie, część wymarło, część nie zechciało, a młode odeszli, bo to wesele to dużo trzeba ludzi na wesele przedstawiać, nie? Bo i swaty, i wrajki, i tam wie pan, różne. I później to była taka przerwa, nie było już nic, a pani Starosielec, to była nauczycielko i ona to wszystko wznowiła i ona zaczęła z tymi zakładać. Właśnie ona zespół założyła, ten, który teraz Starosielec Feliksa. Ona to wznowiła i podała hasło ocalić od zapomnienia. Ona. Bo w międzyczasie jeszcze przed panią Starosielec, jak było to kółko, to prowadziła nauczycielka też z naszej szkoły, ale później jak wyszła za mąż, wyjechała i przestało to być, no. A teraz... Pierwsza ekipa zespołu, jak to było ze skrzykiwaniem się? Były osoby chętne? To znaczy, ja powiem, że ja już później wstąpiłam do tego zespołu, ale były chętne. I przeważnie już takie panie, nie takie młodziutkie, wszystko wiadomo jak to, młodych nie da się namówić. Ale tu przecież o to chodziło chyba, bo to właśnie wy nieco starsi macie te... Mamy to co warto właśnie zachować... Tak, dawniejsze wszystkie obyczaje. Pieczenie korowaja to do mnie do domu przyjeżdżali z telewizji Lublin i piekliśmy korowę. Ja sama piekę na dożynki wożę. Korowa i każdy pyta, co to jest.
Ja mówię, tak było na weselach. Kto częstował tym korowajem, kto chciał zatończyć z młodo, to musiał na talerz włożyć dawkę swoją i wtedy dostał kawałek korowaja. A jak nie dał, to nic nie było. I później już, jak już pani starosieliec umarła i już sami zostaliśmy. I wtedy po panią starosieliec objęła całą działalność Michalina Harasimiuk. Ona obecnie nie jest, bo nie ma zdrowia. To znaczy wzrok jej padł. Nie, bardzo jej ciężko chodzić i ona nie widzi i ona wstydzi się iść. No. I po tym, jak ona już zaczęła tak, wie pan, nie przychodzi, oj, mówię do mnie, bierz ty. Ja mówię, no toż mogę brać, bo ja nie tylko w zespole śpiewam, ale ja prowadzę też na przykład mszę. Wszystkie śpiewy, wszystkie tego, to w kościele, jak ja, dożynki, niedożynki, a w naszej kaplicy jest co niedziela msza i ja prowadzę, co trzeba śpiewać, to ja zaczynam śpiewać. Moje dzieci mówią, mama, jak ciebie nie ma, to cicho w kościele. A ja się cieszę, wie pan, ja się cieszę. I dzisiaj mówię, żeby chociaż, Urszula, moja ciociu, jak możesz, to przyjdź. Ja mówię, nie bardzo się tak czuję, ale no chce się, wie pan, to jest rodzinne. Moja mama śpiewała. Jak byście opisali to, co śpiewacie? Czy to jest jakiś nurt konkretny, czy to jest zlepek różnego rodzaju piosenek ludowych? Czy tak postawiliście na jakąś tematykę? Jak to wygląda? Nie, to są różne. I biesiadne, i takie świąteczne, i kościelne. Śpiewamy w języku polskim, chachłackim. Ja sama śpiewałam, mam na płycie nagrane, sama śpiewałam po ukraińsku, solo śpiewałam i mam na płycie. Wie pan, jak mnie czasami tak nudno, nie? To ja sobie płytę włączę i słucham, jakie to nasze śpiewy. Ale coraz lepiej, mamy dobrego instruktora, że on tak się stara, że coś nowego nauczyć, no naprawdę. A Urszula, to wie pan, co to jest, głowa? To jest moja... W momencie głowa rodziny. Tak, to jest moja siostry, córka, siostrzenica. Nie ma żadnej uroczystości, ani to państwowej, ani kościelnej, żeby ona nie pisała wiersza. Że witanie biskupa jest, dożynki jest, ona wszystko... I chociaż przedtem to takie były panie, no ja wiem, może zazdrosne, mówiły, że ona od kogoś to bierze, ale ona sama, bo przecież wydała 4 tomiki. No ona, ja mówię, dziecko, przyjeżdża kiedyś do mnie, ciociu, daj szybko długopis, a co? Bo mam coś tam napisać. Tak, ma wenę. Ja nie spamiętam się, gdzie myśmy już nie byli. Terespo, nie te, gdzie nas nie było, i Drelów, i Wisznice, i Polubicze, i Leśna, Maryjne pieśni, albo Polubicze, albo Leśna. A wszędzie, gdy tylko jakieś jubileusz, to już nas proszą. No tak się rozsławiliśmy, no nie wiem, może dobrze, może komuś się podoba, może nie. Ale my to lubimy. Ja jak wstąpiłam do zespołu, to poszłam do wójta, myślę tak, ja pracowałam tyle lat z nimi, i bo nie miałyśmy stroju. Każdy wuj miał inne cudownie, to i tak, i przeważnie takie starodawne, takie spódnice tkane na krośnach, mieliśmy takie stroje. Ale wójt, tak, dawaj wyciągać z kuferków. Już nieraz mole brały, ale myśmy z tym zaczynali śpiewać, my w tym. I wójt obiecał, kupił nam te stroje. A letnie to już my sami sobie, bo wie pan, gorąco już... Czego wam życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Zgoda musi być, bo w zespole to musi być tak jak w rodzinie. Kto coś powie, nie można się obrażać. I jest pokazane, jak ja jeszcze byłam przewodniczącą, powiedziałam tak, co się tutaj dzieje, nikt nie ma mówić, co w domu jest. Wykluczone. Prywatne życie nie mieszać do zespołu i nie wynosić z zespołu nic. Czy ja ci coś powiem, ja cię nie obrażę, ale ty się nie gniewaj. Przychodzimy, jakby nic nie było, dobra. Bardzo się cieszę, że jeszcze dam radę, póki dam radę, chociaż na 3 nogach, ale chce się. Ja normalnie, jak one przyjechały, te dziewczynki, to o Boże, jak się cieszyłam,
aż popłakałam się z radości. Z radości? Z radości, że takie posłuchały się i przyszły, bo ładnie śpiewają. Mówię, jeszcze kogo namówcie, a nie bardzo chcą. Ale my mamy jakieś trochę szczęście, bo jeszcze przyszła też pani Kaźniuk, też taka młoda jeszcze. I namówiłyśmy, ona mówi, ona pracuje, nie może zawsze być. Raz będziesz, raz nie, ale przychodź. Przyszła, jest i cieszymy się bardzo. Bardzo.